są bardzo skromni w wyrażeniu swych uczuć do babci. Nasze drogie jubilatki, przyjmijcie więc słowa miłości wyrażone w piosence. Drodzy jubilaci, minęło 50 lat od chwili, gdy związaliście się węzłem małżeńskim, przyrzekając sobie wzajemną miłość i wiarę, szacunek i przyjaźń. Przyrzeczenie to składaliście z ufnością, że nie zawiedziecie się na sobie, że będziecie razem dzielić dobre i złe chwile, wspomagać się wzajemnie w chwilach ciężkich i cieszyć się wspólną radością. Przyrzeczenia tego dotrzymaliście mimo wielu zdarzeń losowych. Było na pewno w ciągu tych długich lat wiele radosnych i pięknych dni, takich jak narodziny dzieci, ich dorastanie, zakładanie własnych rodzin oraz narodzin wnuków i prawnuków. Było też może wiele dni smutnych i przykrych, ale zawsze łatwiej je przeżyć we dwoje. Wszystkie te przeżycia związały was jeszcze bardziej. Teraz możecie podsumować swoje wysiłki i stwierdzić, że nie poszły one na marne, że daliście z siebie wszystko dla dobra rodziny, państwa i społeczeństwa.
Szanowni jubilaci, 50 lat to bardzo dużo, ale jak szybko minęły te lata we wspólnej trosce o zapewnienie bytu rodzinie, o dobre wychowanie dzieci i ich przyszły los, a także o zapewnieniu sobie spokojnej starości. Nie każdemu jest dane, by po tylu wspólnych latach życia móc wrócić myślami do młodzieńczych lat, wspominać razem przeżyte chwile, by obchodzić tak piękny jubileusz. Za trud i poświęcenie wdzięczne są wam wasze dzieci i ich rodziny. Drodzy jubilarzy, w dowód uznania dla trwałości waszego małżeństwa i rodziny wystąpiliśmy do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale te otrzymaliśmy i za chwilę zostaniecie nimi odznaczeni. Zanim to jednak nastąpi, pozwólcie, że ja podziękuję wam za wszystko, czegoście dokonali w życiu, za waszą miłość i ofiarność, za wychowanie dzieci, za cierpienia, łzy i radości, za każdy siwy włos na waszej stronie. Dziękuję bardzo. Dlatego też bardzo proszę, abyście sobie złożyli wzajemne podziękowanie za wspólne przeżycie lata. Proszę bardzo wszystkich o powstanie. Panią Krzysię bardzo przepraszam, jest sama, ale mąż jest przez ulicę, więc proszę tak, proszę sobie podać. Z okazji naszego jubileuszu dziękuję ci, żono, za wszystko, co zrobiłaś, że nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. To samo muszą złożyć żony. Z okazji naszego jubileuszu. Dziękuję ci, mężu. Dziękuję ci, mężu. Za wszystko, co zrobiłeś. Za wszystko, co zrobiłeś. Że nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Proszę jeszcze proszę. Dziękuję wam, drodzy jubilaci, za złożenie sobie wzajemnych podziękowań. Myślę, że było to dla was przyjemne przeżycie. A teraz poproszę pana wójta Dariusza Ostrowskiego o wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, które zostały nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Thank you.
Ktoś dostał. Tomczykowa chyba dostała. Zaraz przyniosę. Takie 50 to toczowanie, czy to 70? Najważniejsze to zrobię. Wyobrazić. Następne 25 lat. No jest to naprawdę wspaniała chwila, wspaniała tutaj uroczystość i no każdy chyba życzyłby sobie, żeby dotrwać do tego wieku.